Witam moich ulubionych widzów w waszej ulubionej serii dotyczącej robienia UK drillowych bitów. Dzisiaj finalizujemy sobie część kompozytorską, czyli piszemy długo wyczekiwaną 808. Omówimy sobie dobór brzmień, omówimy sobie paterny rytmiczne i melodyczne, omówimy sobie przede wszystkim slajdy, czyli bardzo charakterystyczny element. No jeszcze zanim zaczniemy, to ja wam tylko przypomnę o tym, że jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, zachęcam was również do słuchania mojej muzyki autorskiej, do której link zawsze znajduje się w opisie. Będę bardzo wdzięczny za wszelki feedback. No i dobra, bez dalszego przedłużenia, mamy zrobioną melodię, mamy zrobioną perkusję, jeszcze to nie jest zmiksowana, ale już jakby konspekt tego możecie tutaj doskonale usłyszeć. No więc tak, jak sobie napisaliśmy ten kick drum, to co mówiłem w poprzednim odcinku, jest tutaj dosyć rzadko. Zagęszczenie występuje dopiero na końcu, ponieważ tutaj zostawiamy miejsce dla rapera, żeby miał tylko takie podbicia rytmiczne i żeby mógł sobie swobodnie jakby swoim flow tutaj kształtować rytm utworu i dynamikę. Natomiast tu, gdzie jest jakaś przerwa na oddech albo na adlib, tutaj zagęszczenie perkusji wchodzi. W te luki pomiędzy jednym uderzeniem kicka a drugim sobie będziemy wrzucać jakieś slajdy na 808, ale zanim to zrobimy, musimy sobie najpierw tą 808 wybrać. A ja korzystam ciągle z tej samej paczki, do której link wrzucę wam w opisie. Ciągle operujemy na tych brzmieniach, także wybierzemy sobie teraz z tego jakąś 808. Sprawdzimy sobie po prostu z tych sześciu, które nam pasują najlepiej. Najbardziej siedzi mi ten basik, więc go sobie tutaj po prostu przerzucam, wybieram dla niego odpowiedni kanał, będzie to kanał szósty. Teraz, pułapki, które mogą dokumentnie spierdolić wasz beat. Na przykład tutaj. Z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiegoś powodu, tutaj time jest przesunięty, nie? Beat jest po prostu, znaczy sample jest rozciągnięty. Klikamy prawym przyciskiem na to time, dajemy tutaj none. Nie chcemy, żeby beat był rozciągnięty. Jeżeli length byłoby przesunięte, również robimy to samo. No i kolejną rzeczą jest długość trwania. My chcemy móc kontrolować to, jak długo wybrzmiewa ten bas, to znaczy trzymamy klawisz albo napiszemy sobie takiej długości nutkę, chcemy, żeby on tyle brzmiał, nie krócej, nie dłużej, dlatego zaznaczamy tu to envelope, a tak zmniejszamy, generalnie wszystko zmniejszamy, zostawiamy jedynie hold, potrzebujemy taki mieć. Potrzebujemy taki tu prostokąt mieć. Teraz generalnie no już możemy przejść do pisania melodyjki, do której podstawą jest po prostu, przynajmniej ja tak zwykle robię, skopiowanie sobie patternu z kick drumu, przekopiowanie go tutaj na ten bas, no i potem dobranie długości i dobranie tonacji dźwięku. Dlatego skopiowałem, żeby mieć ten sam pattern rytmiczny, to znaczy, żeby mi się bas nie mijał jakoś z kickiem, żeby mu nie przeszkadzał, tylko żeby uderzenie basu było tam, gdzie jest uderzenie stopy. Najlepiej na start wrzucić sobie to jakoś wysoko, to znaczy w odpowiedni dźwięk dać, odpowiedni ten, tylko użyć jakiejś wysokiej oktawy. Dzięki temu nasze uszy jakby lepiej rejestrują to, czy jest to dobrze w tonacji, czy nie. Wyrzuciłem sobie tutaj część z tych kików, które akcentowały, tutaj był na przykład, sobie wyrzuciłem. Nie chcę, żeby podstawa basu uderzała mi aż tak gęsto, ponieważ chcę, żeby było z jednej strony akcentowanie, a z drugiej strony dopiero w wolnych miejscach, żeby były jakieś slajdy, które będą powodowały, że coś będzie się działo. Także na razie już wróciłem sobie do tej swojej domyślnej oktawy, do tego rejestru, gdzie chcę, żeby ten bas grał. No i teraz sama podstawa taka brzmi tak. Mniej więcej w głowie już mi się tutaj rysuje, gdzie chciałbym, znaczy rysuje mi się już od poprzedniego odcinka. Wiem po prostu, gdzie chciałbym tutaj mieć slajdy. Zaraz sobie to puścimy, będziemy sobie nucić. Najlepiej sobie po prostu zanucić, słuchać tego i sobie po prostu wymyślać te przejściówki. Coś powoli mam. Jak najlepiej napisać slajdy, w sensie najlepiej, w moim odczuciu, traktować to po prostu jak melodię, czyli zanim będziemy robić, żeby te dźwięki się ślizgały, po prostu sobie te wysokie w
pisać. To, co sobie zanuciliśmy, gdzieś tam chciałem coś takiego, żeby było. Dobrze, powiedzmy, że jeżeli chodzi o same slajdy, chciałbym, żeby to była taka melodia. Może nawet wrzucę ją oktawę wyżej. Aj, jeszcze raz. Dobrze, powiedzmy, że jeżeli chodzi o slajdy, chciałbym, żeby one po prostu, jeszcze pomijając coś lizganie, układały się w taką linię melodyczną. No i dobra, co teraz zrobić, żeby z tego przejść do tego faktycznego drillowego ślizgania? Najlepiej, jak już mam to zaznaczone... O Jezu, nie mogę się wysłowić. Jak mam to Najlepiej, jak mam to zaznaczone, to po prostu sobie to skrócić. Im krótsza będzie ta nutka na górze, tym ten podjazd będzie bardziej dynamiczny. Teraz, do każdego z tych dźwięków można je sobie w ogóle też przekopiować, ściągnąć do dołu. Do każdego z tych dźwięków, one muszą być na odpowiedniej tym root note, czyli jeżeli każdy nasz tutaj podąża za disem, to to musi być również na tym samym, co reszta tych nutek, na tym samym dźwięku. Sobie to po prostu do nich jakby taką podstawę dorabiam. To wydłużam na tyle, na ile chcę, żeby brzmiała cała nutka, żeby wybrzmiewała. I teraz, w momencie, kiedy każdy tutaj melodyczne przejście ma już swoje odpowiadające podstawy, w sensie nutki podstawowe, te root note, to sobie klikamy na te właśnie przejścia dwa razy i zaznaczamy ten trójkąt. Robimy to w każdym. No i co? Chyba jesteśmy w domu. W sensie, no może jeszcze nie, to jeszcze wymaga trochę finalizacji, natomiast myślę, że już słyszycie jakby o co tutaj chodzi, do czego będę zmierzał. To co ja lubię robić, to lubię sobie te slajdy, same te slajdy, te w których są dwa dźwięki, je rozbić. Jeden wyrzucić w lewą stronę bardziej, drugi wyrzucić w prawą stronę. Jeżeli mam tylko jeden dźwięk, to raczej zostawiam go po środku. Dziwnie by mi tak brzmiało, gdyby tylko na moment dźwięk wyskakiwał, potem nie miał korespondującego w drugiej słuchawce do siebie dźwięku. Także zaznaczam sobie te tutaj, te. No i tak, jeden daje, to można tak mocno gdzieś rozjebać. Tu. W drugich można by ten pattern odwrócić. Zobaczmy, jak to teraz będzie brzmiało. Pamiętajcie, żeby tylko te wyższe, tylko te przejściowe przesuwać, żeby one, te root note'y miały dalej w centrum, dzięki temu one ze środka będą jechać do słuchawki, a nie będzie tak, że one od razu tam zabrzmią. Można jeszcze urozmaicić to w ten sposób, żeby tutaj ten dźwięk, na przykład te dwa dźwięki, były oktawę wyżej. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, tutaj mi to trochę jakoś tak śmiesznie brzmi, jak jakaś kaczka. Może sam ten podniesiemy. Nie, powiem wam, że również nie, ale może go opuścimy. Myślę, że to jest układ, który najbardziej mnie satysfakcjonuje. Tu nie dzieje się szalenie dużo. To jest raczej prosty basik. Tutaj melodia jest bardziej rozbudowana, natomiast wydaje mi się, że to, co chciałem wam przekazać, czyli jak sobie najpierw ten bas napisać, jak go dopasować do perkusji, jak w wolne przestrzenie ułożyć melodię, to znaczy po prostu najpierw ją zanucić i dopiero potem przepisać, co już wydaje mi się, że tą strategię to już macie opanowaną po poprzednich dwóch odcinkach. No i potem jak już czysto technicznie zrobić, żeby to nie był tylko dźwięk, tam który gdzieś w górze się wybija, tylko żeby to był ten fajny, płynny slajd, jak go rozłożyć w przestrzeń. Wydaje mi się, że no... chyba wszystko, co było do omówienia od strony takiej jakby komponowania tego, mamy tutaj zaliczone.
Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego. Jeszcze wam to może puszczę za chwilę. Znaczy, na pewno wam to zaraz puszczę. Mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście, jeżeli uważacie, że wartościowe rzeczy tutaj przekazuję, to tak jak mówiłem na początku i w każdym innym. Zachęcam do subskrybowania, ponieważ dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Przypominam, że za tydzień w środę będzie z prostego miksowania, to znaczy pokażę najprostszy sposób, jak nawet 30 sekund zrobić dobry miks bitu, taki, który będzie spokojnie nadawał się do tego, żeby albo wykorzystać go gdzieś u was, gdzieś w studiu, albo gdzieś komuś sprzedać. Na pewno zrobicie użytek z tego, co wam pokażę za tydzień. Mam nadzieję, że z tego, co tu pokazuję, też robicie użytek, także zachęcam do subskrybowania, do oglądania materiałów, do słuchania mojej muzyki autorskiej również, do której link zawsze jest w opisie. Link do paczki z tutaj, tymi samplami tam również. No i co? Zachęcam do posłuchania i jakby no na razie, nie? Widzimy się w środę za tydzień standardowo.